Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa. Zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Mariusz Olczak, wicedyrektor Archiwum Akt Nowych, historyk, dokumentalista. Witam, Szczęść Boże. Szczęść Boże. Proszę Pana, Polska jest przez wiele mediów określana jako współsprawca Holokaustu. To jest też taki przekaz, jest powielany w wielu różnych środowiskach. Pana zdaniem, skąd to się wzięło, takie oskarżenie? No takie oskarżenie, ta dyskusja prowadzona w tym temacie, że jesteśmy jakby współwinni Holokaustowi, bo taka narracja się pojawia. No pojawia się przede wszystkim w mediach zagranicznych. Przypomnę, że prowadzi się tę dyskusję w języku, w łacinie współczesnej, czyli w języku angielskim. My prowadzimy dyskusję historyczną w tych tematach w Polsce w języku polskim, którego zasięg jest o wiele, wiele mniejszy. W związku z tym musimy nadrabiać cały czas ten stracony czas w okresie komunistycznym, kiedy po zakończeniu II wojny światowej praktycznie jako państwo niepodległe nie prowadziliśmy polityki historycznej czy przekazu historycznego, który by pokazywał naszą historię. Prowadzili Pana, to inni, jak to ale nie my. Jak to zmienić? Bo rzeczywiście te zaniedbania i w czasie PRL-u są ogromne, ale także wydawałoby się w wolnej Polsce przez tyle lat niewiele rzeczy powstało właśnie w językach obcych. No powstawały w języku angielskim książki, ale Pana Grossa. Tak, no z drugiej strony można powiedzieć, że takie badania zostały przeprowadzone. My wiemy bardzo wiele na temat tego, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej w temacie stosunków polsko-żydowskich. Tak gdzie pan premier Mateusz Morawiecki, przypomnę, historyk z wykształcenia z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, mówił szeroko o tym zaskoczonym, myślę, dziennikarzom mediów zachodnich, którzy nie spodziewali się, że kojarzony ze świata finansów i biznesu polski premier będzie tak dobrze znał historię. Mateusz Morawiecki wyraźnie powiedział, że wiemy dużo na ten temat, ale że jeszcze musimy te badania dokończyć. No i co musimy zrobić? Te publikacje, które rozmaite, które zostały przygotowane na temat pomocy Żydom, polskiego państwa podziemnego, musimy je po prostu przetłumaczyć na języki świata i przez lata, lata upowszechniać. No, problemem na pewno jest dystrybucja. No ale to nie my, historycy, nie dokumentaliści mamy się tym zająć, tylko no już odpowiedni profesjonaliści. Ja, proszę Pana, mam w ręku publikację Archiwum Akt Nowych, Żegota, dokumenty z okresu 1942-44. To jest zbiór dokumentów, które jakby obrazują zakres prac, pomocy, jaką polskie państwo podziemne de facto niosło Żydom. Proszę Pana, ta publikacja jest bardzo mało znana i w ogóle ta organizacja jest bardzo mało znana i w Polsce niestety, ale także w świecie. Czy jest szansa, że ta publikacja będzie przetłumaczona na język angielski, będzie dostępna dla badaczy na całym świecie? No chcemy tę publikację przetłumaczyć na język angielski. Ona w tym roku powinna zostać w tym języku wydana. Teraz każdy, kto zapozna się z naszą stroną internetową, z mediami społecznościowymi, znajdzie tam link i będzie mógł tę publikację w postaci pliku PDF-owego sobie ściągnąć na komputer własny. Natomiast badań w kierunku pozyskiwania źródeł, badań w kierunku zbierania relacji Archiwum Akt Nowych wspomagało. Przypomnę, że kilkanaście lat temu powstał Komitet dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów. Pan profesor Tomasz Strzembosz i pani Anna Poraj-Wybranowska z Kanady stworzyli społeczną instytucję, społeczną organizację, która miała zbierać na terenie całej Polski relacje Polaków ratujących Żydów. Tych Polaków, którzy nie otrzymali dyplomu Yad Vashem, a których są tysiące, myślę, w całej Polsce i nadal twierdzę, że takich relacji mogli nie złożyć. To jest kierunek, którym my, historycy, dokumentaliści, powinniśmy zmierzać. Natomiast zupełnie inną sprawą jest przedostanie się do świadomości historycznej w państwach angielskojęzycznych, hiszpańskojęzycznych, tych najbardziej popularnych języków i przedstawienie tej historii Żegoty, na pewno wyjątkowej organizacji w dziejach II wojny światowej. Miałem okazję oglądać Muzea Holokaustu w Waszyngtonie, w Nowym Jorku czy w Londynie i zapoznać się z narracją tam prowadzoną na te tematy. I przyznam, że w przypadku tych muzeów ta informacja na temat naszej historii jest no skromna. Ona jest, nie można powiedzieć, że jej nie ma, ale na pewno nikt tak jak my sami
nie pokażemy dobrze naszej historii. Proszę pana, w tych dniach ostatnich no jest ta dyskusja, że Polacy, znaczy padają też oskarżenia, że Polacy są współodpowiedzialni za Holokaust, ale też są takie oskarżenia, że Polacy byli obojętni wobec losu żydowskiego. I bardzo często robi się taki zabieg, że przykłada się poniekąd współczesną miarę, że tę rzeczywistość, która w tej chwili jest, do tej rzeczywistości, która była 70 lat temu w kraju steroryzowanym przez niemieckiego okupanta. No właśnie bardzo często o tym zapominamy przy okazji różnego rodzaju badań dotyczących II wojny światowej. Przykład meldunków Żegoty, przykład codziennych meldunków Polskiego Państwa Podziemnego, na przykład z okupowanej Warszawy, pokazuje tragizm tej sytuacji. Wielki dramat społeczeństwa polskiego, społeczeństwa żydowskiego, zdeptanych butem terroru niemieckiego. Każdy dzień był momentem, kiedy można było zginąć, a co dopiero pomoc dla rodzin żydowskich, która była niezwykle trudnym wyzwaniem. Przypomnę o tej karze śmierci, którą w Polsce oczywiście wszyscy, myślę, już przez te dni poznaliśmy, że w Generalnym Gubernatorstwie i za pomoc rodzinie żydowskiej, osobie pochodzenia żydowskiego, nawet za przewiezienie takiej osoby swoim transportem, nawet za zakupienie towarów od Żyda, nie mówiąc o przyjęciu go do własnego domu, groziła kara śmierci dla samej osoby i rodziny. O tym nie zapominajmy. I w tej perspektywie oceniajmy tych sprawiedliwych, których znamy z imienia. Ale bardzo często też część osób przyznaje, no tak, rzeczywiście pomagali, rzeczywiście ukrywali, ale za pieniądze. I to jest taki zarzut, że to nie było z czystych pobudek, z pobudek miłosierdzia, troski o drugiego człowieka, tylko dla pieniędzy. I ten zarzut bardzo często w tych środkach masowego przekazu za granicą jest powielany. Nawet próbuje się w ten sposób tych sprawiedliwych w jakiś pomniejszyć ich zasługi i bohaterstwo. Znaczy nawet nie za granicą takie argumenty faktycznie, panie redaktorze, padają, ale wynikają najczęściej, jeżeli nie mówimy oczywiście o złej woli tych ukrywających, ale najczęściej wynikają z braku znajomości życia codziennego okupacyjnej Polski, okupacyjnej Warszawy, kiedy same polskie rodziny miały kłopot z utrzymaniem, zdobyciem jedzenia, często żyły w głodzie, więc decyzja głowy rodziny, czy wspólna decyzja rodziny o tym, żeby przyjąć jeszcze kolejne osoby i je utrzymać na wikcie, który był skromny, to były naprawdę heroiczne decyzje, które trudno ocenić z perspektywy kilkudziesięciu lat. Musimy zapoznać się najpierw z sytuacją, jaka panowała w okupowanej Polsce i w tej perspektywie właśnie dopiero oceniać te niezwykle heroiczne decyzje. No ale może tego problemu nie było na wsi? Znaczy ten problem, oczywiście badacze Holokaustu i badacze relacji polsko-żydowskich oczywiście bardzo dokładnie opisują inne uwarunkowania na życia na wsi, na prowincji, czy w terenie podmiejskim, czy w samej zurbanizowanej Warszawie. To są tematy związane między innymi z meldowaniem, bo nie zapominajmy, że przyjęcie kogoś do domu to nie oznaczało, że on mógł się czuć bezpieczny. Regularne sprawdzanie ewidencji ludności, tutaj bardzo duża rola zarządu miejskiego, burmistrza Juliana Kurskiego i całego Wydziału Ewidencji Ludności, który Niemcy też sprawdzali, też weryfikowali. Wreszcie sprawdzali bez ostrzeżenia poszczególne domostwa, weryfikując też, czy osoby, które tam przebywają, nie to, że mieszkają tylko, ale także sprawdzali, czy na przykład pracują. Jeżeli ktoś nie pracował, jeżeli mężczyzna nie pracował, automatycznie mógł być przewieziony do obozu koncentracyjnego. To był wystarczający powód, nie mówiąc już o tym, że mogli zastać kogoś pochodzenia żydowskiego. Naradzono sobie z tym na przykład konstruując różnego rodzaju ukryte miejsca, w których ukrywano ludność żydowską. Tutaj też takie właśnie stworzone takie wyobrażenie, że jeśli na przykład ktoś ukrywał rodzinę żydowską, czy dzieci żydowskie, czy dom, osobę pochodzenia żydowskiego w swoim domu, to właściwie ta osoba była bezpieczna i jedynym zagrożeniem to był sąsiad, który mógł zdradzić. Nie, oczywiście, że tak nie było. Mamy wiele przypadków, nawet funkcyjnych 6 Oddziału Komendy Głównej Armii Krajowej,
którzy byli pochodzenia żydowskiego, którzy mieszkali w swojej kamienicy w jednej z ulic w Warszawie i byli znanymi postaciami i nikt ich nie wydał. Takich przypadków mamy bardzo wiele. Oczywiście, żeby uczciwie sprawę postawić, no były sytuacje także, kiedy sąsiedzi czy osoby, które wiedziały, policjanci, granatowi, różnego rodzaju, naprawdę to były sytuacje i trudno generalizować, ale mamy całą masę sytuacji takich, które pokazują ten heroizm decyzji i bardzo trudne decyzje podejmowane w dramatycznych okolicznościach. O wiele łatwiej, pamiętajmy też o tym, o wiele łatwiejsze było wydanie kogoś, prawda, niż heroiczne z dnia na dzień utrzymywanie przy życiu, wyżywianie i tak dalej. Natomiast na wsi też był problem z ukrywaniem osób pochodzenia żydowskiego, bo też były rewizje. No też były rewizje. Tu można oczywiście dyskutować, co było łatwiejsze, co było trudniejsze. Niemniej pamiętajmy, że to był okupowany kraj. Ludzie żyli w terrorze i nie było mowy, żeby oceniać dzisiejszej rzeczywistości, kiedy łatwo niektórym widać przychodzi takie bezwiedne ocenianie decyzji podejmowanych w tamtym czasie. No i też nie zapominajmy w tym temacie o państwie podziemnym, nie tylko w kontekście Rady Pomocy Żydom, bo tych struktur było kilka. Przede wszystkim Żegota, która funkcjonowała przy delegaturze rządu na kraj, ale w ramach samej delegatury rządu w lutym 1943 roku powstał referat żydowski Żegoty, kierowany przez Witolda Bieńkowskiego-Węckiego. Wielce osobę zasłużoną, a po wojnie zupełnie, zresztą z różnych powodów zapomnianą. Przypomnę, że on zmarł już po wojnie, opuszczony, osamotniony na dworcu kolejowym w Otwocku. Też był referat mniejszości narodowych zamieniony na referat żydowski w 6. oddziale Komendy Głównej Armii Krajowej prowadzony przez Henryka Wolińskiego Wacława. Są to struktury, które zajmowały się pomocą dla ludności żydowskiej, ale też zbieraniem stałych informacji. Referat mniejszości narodowych takie stałe informacje o sytuacji Żydów zbierał. Wszystkie te struktury monitorowały bardzo ściśle sytuację na przykład w getcie w Warszawie. Więc to była naprawdę bardzo duża, wyjątkowa praca wykonywana przez państwo podziemne. A proszę pana, w jaki sposób ta pomoc była organizowana? Czego ona dotyczyła? Czy to tylko była pomoc żywnościowa? W jaki sposób właśnie Żegota, polskie państwo podziemne pomagało ludności żydowskiej, no, która była rzeczywiście w katastrofalnej sytuacji? Oczywiście było to oprócz tej żywności, wyżywienia, ubrania, organizowanie lokali przejściowych, stałych, organizowanie legalizacji, czyli dokumentów, o tym wspomniałem w kontekście... Ponad 60 tysięcy dokumentów. No właśnie, to wielka, wielka praca, wielka zasługa, bo to wiele osób straciło życie, było aresztowanych za tę pracę. Wreszcie pamiętajmy, nie zapominajmy o tym, że także struktury, które zajmowały się likwidowaniem szpicli, wspierały tę działalność. Mamy w tej publikacji zresztą zachowane meldunki pomiędzy referatem żydowskim a kierownictwem walki cywilnej, kiedy wszyscy Polacy, którzy pamiętają okupację, a ich jest coraz mniej, na pewno pamiętają plakaty rozwieszane przez KWC z informacjami o wykonanych wyrokach czy ostrzeżeniach, bo oczywiście nie strzelano, jak to kiedyś mówiono językiem źródła, tych, którzy byli, zachowali się wobec Żydów w sposób niewłaściwy. Oni byli ostrzegani, jeżeli ostrzeżenie nie zadziałało, dopiero dochodziło do likwidacji. Tych różnych aspektów pomocy czy chronienia Żydów było bardzo dużo. No, tak jak we wszystkich wojnach, tak jak we wszystkich trudnych sytuacjach, kiedy ludzie stają przed tragicznymi wyborami, no była też jakaś grupa ludzi, którzy polowali na tych Żydów, którzy wydawali tych Żydów, którzy brali za to pieniądze. To nie ulega kwestii, żaden poważny historyk tego nie zakwestionuje. Ale śmiem twierdzić, że o wiele heroiczniej było pomagać tym Żydom, o wiele to było trudniejsze i tym bardziej trzeba doceniać tę pomoc, bo ona w różnych aspektach mogła
mogła być niebezpieczna. I tutaj też warto o tym powiedzieć, że wielką rolę w ratowaniu Żydów odegrał Kościół katolicki, też współpracujący z Żegotą. Rzecz oczywista, no, FOP, z którego wywodziła się Zofia Kossak-Szczucka i sam Witold Bieńkowski, no to struktura katolicka, wywodząca się z akcji katolickiej. Wanda Kracherska-Filipowiczowa z drugiego nurtu. I też bardzo dobrze pan tę kwestię poruszył, ponieważ no, Żegota to jest też ucieleśnienie wspólnej pracy różnych ugrupowań politycznych, jak Rada Jedności Narodowej, czyli połączenie, jedność Polaków w trudnej, tragicznej sytuacji. Oczywiście ta pomoc Żegoty mogłaby dotyczyć o wiele większej ilości osób. Mamy tutaj przykład korespondencji z marca 1944 roku, kiedy tenże Bieńkowski pisze do szefa Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu na kraj, że no co prawda 5 tysięcy podopiecznych znajduje się w ewidencji Żegoty, jest pod opieką, czyli ma wypłacane środki, dostarczaną żywność, ale ich jest znacznie więcej. Tak naprawdę pamiętajmy, że szereg osób pochodzenia żydowskiego, która się ukrywała w Warszawie i nie tylko, ukrywała się często poza ewidencją Żegoty. Nie wszyscy mieli dojście, mówiąc kolokwialnie, do struktur konspiracyjnych. Stąd bardzo trudno tą precyzyjną też liczbę osób ratowanych zarówno w miastach, jak i na prowincji. Te akurat listy Żegoty, które są w komórce Felicja, prawda, czy w samej centrali, czy w Krakowie, czy we Lwowie, bo sprawozdania z tych oddziałowych struktur spływały do centrali w Warszawie, są dobrze znane. Natomiast najmniej rozpoznane są oczywiście i trudne do policzenia właśnie te niezgłoszone, prawda, a przetrzymywane rodziny, które były po prostu utrzymywane ad hoc przez tych bohaterów, nie ulega wątpliwości, że takimi byli. A proszę pana, ile potrzeba było osób, aby uratować jedno istnienie ludzkie, jedno życie żydowskie? No to metodyka obliczeń jest różna, bo to pewnie bywało w zależności od terenu przechowywania, miejsca przechowywania, ale czasami mogło to być nawet 10, kilkanaście osób. Jeżeli obliczy się wszystkie te aspekty związane z utrzymaniem takiej osoby, ochronieniem, zabezpieczeniem, to tych czynności wykonanych przez Polaków no musiało być bardzo wiele i było bardzo wiele. I to nie było tak, że się kogoś po prostu wsadziło do mieszkania i tam się go ukrywało. To był naprawdę proces, który wymagał wiele heroiczności i dobrej organizacji. No, stąd musimy podkreślać tę strukturę. Stąd tę strukturę powinna być naszą sztandarową strukturą w narracji o stosunkach polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej. Oczywiście też Gęsiówka, która jest też takim wyjątkowym czyli zdarzeniem. To jest obóz, w którym Niemcy więzili Żydów, obóz rozbity przez powstańców warszawskich. Tak, ale nie tylko. Batalion Parasol. To jest niespotykana rzecz, bo KL Warszał przy ulicy Gęsiej, no to jest jedyny obóz koncentracyjny, który był w samym centrum dużego europejskiego miasta, w którym przetrzymywano Polaków, ale przetrzymywano Żydów, których w czasie powstania batalion Zośka Broda 53 uwolnił. Pluton pancerny batalionu Zośka, jego dowódca, porucznik Wacław Micuta, zmarły przed kilkoma laty, też otrzymał dyplom Yad Vashem. Inny żołnierz, przecież pamiętajmy, Kazimierz Leski, Bradl, o którym tak dużo mówimy, no też miał dyplom Yad Vashem, więc tych postaci różnych z Armii Krajowej możemy wymieniać dużo, jednocześnie wymieniając oczywiście brutalną siłę, jaką podziemie stosowało w kierunku szmalcowników i osób, które zdradzały. I właśnie, chciałem teraz przejść do ważnej informacji, mianowicie w środę zmarł w Londynie pan Janusz Cywiński, pseudonim Piskorz. To jest oficer kontrwywiadu Armii Krajowej, który 1 listopada 1943 roku wykonał wyrok na żydowskim agencie gestapo Lolku Skosowskim. O tej postaci i o panu Januszu Cywińskim niewiele się wie, ale też niewiele się wie o agencie Lolku Skosowskim. Dobrze, pan to poruszył. Cieszę się, że pan wspomniał pana Janusza Cywińskiego, Piskorza, który faktycznie 31 w Londynie zakończył życie, jeden z ostatnich oficerów Armii Krajowej. No i historyczna postać, no historycznej akcji, bo 1 listopada 1943 roku w Gospodzie Polskiej na Rogu Nowogrodzkiej i Marszałkowskiej wykonał wyrok na
jednym z bardziej znanych i niebezpiecznych agentów Gestapo w Warszawie, synie żydowskiego adwokata z Łodzi, który prowadził no, bandę złożoną też z Żydów, którzy wyłapywali i przekazywali Niemcom informacje odnośnie tych Żydów, a jednocześnie przede wszystkim zorganizowali bardzo taką znaną akcję, tak zwaną aferę hotelu polskiego, znaną, bo pojawiającą się w różnego rodzaju filmach dokumentalnych i nie tylko, polegającą na mamieniu rodzin żydowskich, bardzo brutalnym i no aż z dzisiejszej perspektywy trudno to ocenić, mamieniu wyjazdami na paszportach państw południowoamerykańskich i następnie przekazywaniu ich Niemcom. Te rodziny żydowskie zostały później zabite w obozach niemieckich. No trudna sprawa, ale pokazująca z drugiej strony, jak państwo podziemne tego typu osoby eliminowały. No i one były po jednej i po drugiej stronie. To jest ta historia prawdziwa II wojny światowej. Dramatyczna bardzo. Dramatyczna, skomplikowana. Stąd musimy bardziej złożona. Odpowiedzialnie o tym pisać i mówić. I bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem dziękuję w tym bardzo. Wydaniu Polskiego Punktu Widzenia był pan Mariusz Olczak, wicedyrektor Archiwum Akt Nowych. Dziękuję pięknie. Dziękuję państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już w poniedziałek, godzina 21:40, początek naszego spotkania. Teraz życzę państwu dobrej, spokojnej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.